Rozpoczyna się Triduum Paschalne, czyli najważniejsze święta dla katolików. W tych dniach celebrowane są wydarzenia od ostatniej wieczerzy poprzez mękę i śmierć, aż do zmartwychwstania Jezusa. Hanna Honisz. W Wielki Czwartek celebrowane jest ustanowienie przez Jezusa dwóch sakramentów – Eucharystii i kapłaństwa podczas ostatniej wieczerzy. To czas dziękczynienia za sakramenty oraz przykład służby. Gest, który dzisiaj tak bardzo przeżywamy, może bardziej jeszcze w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej, umycia nóg, to znak, którym Jezus nas wzywa do tego, byśmy żyli w pokoju, zgodzie, miłości wzajemnej. Natomiast te dwa sakramenty właściwie są życiem Kościoła. Nie byłoby Eucharystii bez kapłaństwa, ale nie byłoby kapłaństwa bez Eucharystii. Do południa w katedrach biskupi sprawują mszę krzyżma. W Opolu ta jedyna w roku liturgia celebrowana była w kościele seminaryjno-akademickim ze względu na remont najważniejszej świątyni w diecezji. Biskup poświęca olej chorych, katechumenów oraz krzyżma. Ten ostatni to mieszanina oleju i pachnącego balsamu, używana do namaszczania podczas sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, ślubów wieczystych, konsekracji kościołów i ołtarzy. Oleje rozdzielane są między dziekanów. My je zabieramy do parafii, w dekanatach rozdzielamy dla każdej parafii. To będzie olej chorych do namaszczenia ludzi chorych i olej, który używamy przy udzielaniu sakramentu Chrztu Świętego. I razem z nim samego siebie poświęcać Bogu za zbawienie ludzi, chcemy z Bożą pomoc. Podczas mszy krzyżma księża odnawiają przyrzeczenia złożone podczas święceń. W moim przypadku to 2 lata temu, ale co roku takie odnowienie przyrzeczeń kapłańskich jest dla nas ważne, dlatego że chcemy podjąć ten trud na nowo, że tak jak ważne jest właśnie w małżeństwie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, tak samo i dla kapłana jest to coś wyjątkowego. To jest po raz kolejny powiedzenie tak dla Chrystusa, po raz kolejny powiedzenie chcę. W mszy krzyżma uczestniczyła też liturgiczna służba ołtarza, czyli nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej oraz ministranci. Ministrantem jestem od 8 lat. Ponieważ chcę służyć Bogu, namówił mnie do tego ksiądz Stanisław Klein. W naszej parafii służy 13 chłopaków i 7 dziewczyn. Służba daje nam dużo uśmiechu na twarzy i z miłą chęcią przychodzimy do kościoła. Wieczorem w kościołach sprawowana jest msza Wieczerzy Pańskiej, po której Najświętszy Sakrament przenoszony jest do tzw. ciemnicy i trwa adoracja. Hanna Honisz, Kurier Opolski.